Witam w kolejnej szybkiej kawie, a dzisiaj szybka kawa odrobinę motoryzacyjna, ale także mówić będziemy o szlachetności, o dobrym sercu i o niezwykłej inicjatywie. Dzisiaj moim gościem jest prezes firmy LPP Wypożyczalnia Samochodów, pan Paweł Mioduszewski. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam państwa. Jesteśmy w takim tu, myślę, że dosyć luźnym anturażu, ale będziemy rozmawiać o rzeczach arcyważnych, dlatego że pańska firma wyszła z inicjatywą, której chyba jeszcze w Gorzowie nie było. A jest to inicjatywa dotycząca pomagania, moi drodzy. Otóż firma pana Pawła pomaga tym, którzy potrzebują transportu, ale najwięcej o niej samej wie pan prezes, zatem panie Pawle. To znaczy, lubimy rzeczy robić, które nikt nie robi, dlatego zrobiliśmy coś nowego i myślę, że wielu firmom, może nie firmom, wielu instytucjom, szkołom pomożemy. Najważniejszą rzeczą to jest to, że chcemy stworzyć coś, co będzie całkowicie za darmo, co będzie całkowicie bezpłatne dla takich instytucji jak kluby sportowe, stowarzyszenia tak, oraz szkoły. W zeszłym roku zaczęliśmy pracować nad tą inicjatywą. Było to, można tak powiedzieć, w niewielkim stopniu robione. Natomiast w tym roku dokupiliśmy drugi autobus, bo mamy dwa autobusy, autobusy. To wróćmy na moment jeszcze, bo nie powiedzieliśmy, na czym ta inicjatywa tak naprawdę polega. Wy, państwo w swojej firmie dysponujecie taborem. I ten tabor może służyć szczytnym celom, ponieważ ten tabor może wozić w określone miejsca, może pomagać właśnie, tak jak powiedzieliśmy, klubom sportowym, zespołom. I to się zaczęło dziać w ubiegłym roku za pomocą jednego autobusu. Tym razem, w tym roku już są dwa. Tak. Aczkolwiek musimy dodać, że te autobusy służą tylko do tych celów i one nie są wynajmowane. Kupiliśmy je tylko i wyłącznie właśnie w tym celu, żeby wykonywać te usługi, żeby wozić na wyjazdy sportowe, kluby, takie jak na przykład Progres, czy też szkoły. Szkoły, które niestety mają problem z tym, a jeżeli mają ten transport, to oczywiście muszą płacić. No i wiadomo, kolejny wydatek dla rodziców. Tych wydatków jest bardzo dużo codziennie, bo wiem sam, bo mam dwójkę dzieci małych, znaczy małych, no. Właśnie w takim wieku, którym najwięcej kosztują. No i widać to naprawdę, ile tych pieniędzy trzeba wydać. Tych wyjazdów szkolnych, w klubach, czy też tak jak robimy, też sponsorujemy różne konkursy, jest bardzo dużo. I czasami te koszty są taką barierą, która sprawia, że na przykład zespoły czy też jakieś stowarzyszenia nie mogą wyjechać w miejsca, do których bardzo chciałyby dotrzeć, ponieważ pojawia się właśnie ta bariera finansowa. W jakim zakresie państwo pomagacie? Bo rozumiem, że są autobusy, są kierowcy, a co z paliwem? Próbujemy stworzyć system naczyń połączonych. Tak, żeby szkoły i kluby właśnie jeździły za darmo. My oferujemy transport wraz z kierowcą. Natomiast szukamy na pokrycie kosztów paliwa i przede wszystkim paliwa innych sponsorów. Są to naprawdę niewielkie pieniądze. Niewielkie pieniądze, jeżeli chodzi o sam koszt, bo transport ogólnie jest drogi. Natomiast jeżeli my damy swój sprzęt, swojego kierowcę, druga firma da paliwo, to są to naprawdę niewielkie koszty. My w zamian dajemy reklamę. I ta reklama jest najlepszą reklamą, bo trafiającą bezpośrednio do osób zaangażowanych w całe przedsięwzięcie. I chyba więcej nic lepszego nie potrzeba. Reklama i satysfakcja. Właśnie, satysfakcja, ponieważ pamiętajcie państwo, że każdy dobry uczynek do nas wraca, więc do panów, do pana te uczynki, mam nadzieję, że to dobro będzie bardzo szybko wracać. Matko, jeszcze jedno takie pytanie. Skąd w ogóle narodził się taki pomysł? Jak to się stało? Pierwszy raz zaangażowałem się w taką akcję w kościele na Chodkiewicza
I w momencie, gdy zobaczyłem tak naprawdę dla naszej firmy, jakie to są niewielkie koszty, a dla dzieci, które wyjechały, jaka to jest frajda i satysfakcja, i gdy zauważyłem, ile osoby organizujące to mają z tym problemu, stwierdziłem, że no, jeżeli nasi klienci dali nam zaufanie co do tego, że korzystają z naszych usług, my oddaliśmy coś dla nich. To jest ukłon dla naszych klientów. A czy inni się dołączą do tego? Bardzo byśmy chcieli. Bardzo byśmy chcieli, żeby inne firmy wsparły tą akcję i żebyśmy pokazali, że w Gorzowie można coś takiego stworzyć. Chciałbym dodać to, co jest bardzo istotne, że Gorzów będzie pierwszym miastem, które chcielibyśmy to zrobić. Jeżeli nam się uda to w Gorzowie, jeżeli nam się wszystkim to uda, bo to nie tylko nam, ale to wszystkim, zrobimy takie akcje w innych miastach. W tych miastach, gdzie świadczymy usługi. Jesteśmy gorzowską firmą i dlatego w Gorzowie zaczynamy to. I chcielibyśmy, żeby naprawdę nam się to udało. Wszystkim. I za to bardzo mocno trzymamy kciuki i to jest chyba taki apel właśnie do naszych gorzowskich przedsiębiorców. Wspólnie stwórzmy tak zwany łańcuch pomocy. Zaczniemy od firmy LPP. Jeżeli chcecie się Państwo w to włączyć, myślę, że będzie to ogromna radość dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla dzieciaków, czy też dla klubów sportowych, dla wszystkich tych, dla których każdy koszt jest ogromnym utrudnieniem. Panie Pawle, jeżeli ktoś potrzebuje Państwa pomocy, to gdzie Was może odnaleźć? Oczywiście na ulicy Myśliborskiej i oczywiście na internecie. Mamy stronę swoją, także można numery telefonu znaleźć. Pewnie na Facebooku również. Oczywiście i jeżeli ktoś chce zobaczyć, co robimy, to zapraszam odwiedzić naszą stronę na Facebooku. I dla osób, którzy nam kibicują, klikajcie, lajkujcie, żebyśmy mogli sponsorom pokazać, ile osób nas odwiedza i do ilu osób mogą trafić, dając pieniądze na ten szczytny cel. Zachęcajmy, pomagajmy, bo pomagać naprawdę warto. Paweł Mioduszewski, prezes firmy LPP Wypożyczalnia Samochodów, był dzisiaj moim gościem. To co, to dziękuję po kawce, bardzo. To po łyczku, panie Pawle, panie prezesie? Po dwa. Za pomyślność. Tak.